Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie takim tagiem perfumeryjnym o jesiennych zapachach. Bardzo mi się spodobał właśnie ten tag jesienny z pytaniami wyłącznie o pewne reminiscencje zapachów związanych z jesienią od Anecznika, więc dzisiaj będę odpowiadać na te pytania, a jednocześnie pokażę Wam zestaw perfum, które mi się kojarzą z jesienią, kojarzą właśnie z danymi jakby tutaj takimi sezonowymi anomaliami pogodowymi właśnie związanymi z jesienią, także koniecznie zostańcie ze mną. Może będą to trochę wybiórcze pytania, dlatego że pewne zapachy wyraźnie kojarzą się właśnie z danej perspektywy jesiennie, a chciałabym właśnie więcej uwagi poświęcić takim zapachom, takim nietypowym, kojarzącym się typowo z taką aurą jesienną, także koniecznie zostańcie ze mną. Tak jak powiedziałam, kochani, w zapowiedzi dzisiejszy odcinek będzie właśnie taki tagowy, w jesiennym klimacie i chciałabym tu omówić perfumy, które mi się kojarzą właśnie z danym sezonem, z daną aurą, a tutaj posiłkuję się też tagiem jesiennym od Anecznik, która właśnie miała taki tag na swoim kanale. Jest bardzo intrygujący, interesujący i porusza też takie kwestie bardziej ulotne i taką oddaje atmosferę właśnie jesienną, więc dzisiaj przychodzę z takim tagiem. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawiły i zaraz pokażę Wam moje takie super perfumy kojarzące się właśnie czy to z deszczem, czy to z tą aurą taką zimniejszą, czy to z wiatrem, czy właśnie tu się dziennym przy kominku, także koniecznie obejrzyjcie odcinek. Pierwszym pytaniem w tagu jest perfumy, które mogłabyś nazwać jesień. Jest kilka takich perfum, które mi się kojarzą wyłącznie z tą aurą i znając tutaj motywację właśnie osoby, która kreowała te perfumy, mam tu na myśli wybitnie, słuchajcie, ten zapach, mianowicie Erin Amber Musk. To jest zapach, który powinien się nazywać jesień. Nie myślałam jeszcze o innym zapachu, żeby tu przynieść i mam go, bo on mi się kojarzy właśnie z takim szelestem, słuchajcie, jesieni, z szelestem liści. Jest to przepiękny zapach limitowany, nazywa się Rose de Grasse Erin. Jest to taka oda do róży, ale jest tam gdzieś w nim taki atrybut, taki, słuchajcie, vibe, który przypomina mi szelest liści, kiedy idziemy właśnie przez alejkę i jakby zatapiamy się w tą atmosferę jesienną. No, te perfumy są dla mnie majstersztykiem, mimo że nie przypadam za typowym zapachem takim jesiennym, ale generalnie nazwę jesień bym przypisała do tych perfum, gdyż Erin, kreując te perfumy, miała właśnie taką inspirację, kiedy idziemy przez Central Park w Nowym Jorku, jest ten szelest liści, piękno całych tych liści, czyli właśnie wielokolorowość liści, to słoneczko gdzieś przebijające się przez drzewa, no i właśnie ta alejka, którą my kroczymy, otuleni właśnie szalem w cieplejszych ubraniach. Także ja bym tutaj pokazała właśnie te dwa zapachy. Ten typowo, bo taka jest jego aura, a Rose de Grasse, bo ja tak odczuwam jakoś, wbija mnie właśnie w taką aurę troszeczkę zimniejszych dni, gdzieś tam właśnie tego szelestu liści. Także to są takie moje dwa typy, które ja uwielbiam. Na pewno Amber Musk jest zapachem dużo cieplejszym ze względu właśnie na tą bursztynowość i taki kokosową gdzieś tam przebijającą się nuta, która jest, nie jest taka, słuchajcie, na przykład w Bronze Goddess typowo letnia, jest właśnie taka otulająca, taka osładzająca nam te chłodniejsze dni. Następnym pytaniem jest perfumy na jesienny wieczór przy kominku z herbatą, kawą, winem czy gorącą czekoladą. Tutaj wybór dowolny. Słuchajcie, od razu ja miałam na myśli jeden zapach, ale on pewnie będzie tutaj w innej odpowiedzi, bo jest to zapach Gourmand. Zapach klinika My Happy w takich miniaturkach, śmiesznych, prześmiesznych miniaturkach. On jest nazwany Coco and Cashmere. To jest taki zapach,
który siedzicie właśnie przy kominku, rozmawiacie, nie wiem, ze swoimi znajomymi, z rodziną, gdzieś tam towarzyszy Wam herbata, tak jak ja lubię, książka, koc, albo właśnie jakiś taki cieplejszy drink, bardziej słodki, czyli czekolada. Jest to typowy zapach gourmand, jest bardzo otulający, dający Wam takie poczucie bezpieczeństwa, otulenia. Kojarzy mi się właśnie z kocykiem, kominkiem, gdzieś tam właśnie tryskającymi tymi iskrzącymi ogniowymi takimi niuansami. Coś pięknego. Przy okazji ten zapach tak buduje Wasze samopoczucie, więc ja bym poleciła ten zapach, bo jest on właśnie związany z takim domowym ogniskiem, tak on mi się kojarzy. I przy tym jeszcze jak pieczecie ciasteczka i macie gdzieś pod orędziu, to właśnie ten zapach bym tak odbierała i on mi się kojarzy z tym zapytaniem. Zapytanie trzecie jest perfumy na jesienny spacer w słońcu. Słuchajcie, na jesienny spacer w słońcu to ja bym przyniosła number 19 pudr Chanel. To jest zapach, który jest trochę pudrowy, bo jest tam irys, trochę taki bergamotkowy, bo gdzieś tam jest taki słoneczny niuans, ale taki mega elegancki i on by mi się właśnie kojarzył, kiedy jest gdzieś to otulenie, ta elegancja, ale no tryskają te słoneczne promienie gdzieś na mnie, a czuję się właśnie bezpiecznie, bardzo dystyngowanie, bardzo ciepło, bardzo bym powiedziała tak elegancko, no i gdzieś towarzyszy mi właśnie ten kaszmir, ten piękny sut, czy nawet jakiś taki ciepły płaszcz. Także to są moje takie bardzo piękne perfumy, które przez ten niuans takiej pudrowości kojarzą mi się z takim jesiennym spacerem właśnie w słońcu, bo one są takie promienne, takie jakby energizujące przy okazji też. Czwóreczka, perfumy na deszcz. O matko, perfumy na deszcz, słuchajcie, ja przyniosłam perfumy, które były perfumami mojej drugiej szansy, które kojarzą mi się Gucci Memore Duen Odor. Przepraszam, ja nie przeczytam tej nazwy, jest dla mnie bardzo trudna, ale wiecie, o co chodzi. Jest to zapach unisex dla wszystkich, bym powiedziała, ale on mi się kojarzy właśnie z ziemistością, gdzieś jest ten rumianek tam, gdzieś jest to drzewo sandałowe. Ja wiem, że tam jest jaśmin, ja go bardzo nie czuję, ale kojarzy mi się z taką ziemistością, właśnie z jesienią, z mokrą tutaj glebą, z mokrym podłożem. No i on jest taki deszczowy, gdzieś tam jest taki trochę nostalgiczny, bym powiedziała, a przy okazji taki wpisujący się w tą aurę właśnie takiego deszczu skrapiającego ziemię, więc dla mnie ten zapach by się kojarzył. Ja to miałam jeszcze przynieść i przyniosłam z niej Clinique My Happy z tej serii właśnie boostującej Wasz dobre samopoczucie Indigo Mist, bo ta mgiełka kojarzy mi się też z takim deszczem, wiecie, on jest tak świeży, taki troszeczkę właśnie rainy, taki jakby Was skropiało czymś świeżym, więc on mi się też tak kojarzy, ale może on jest bardziej wiosenny w porównaniu do Gucci Memoire Duen Odor. Ciekawe, czy kiedyś się nauczę mówić nazwy, słuchajcie, tego zapachu. To jest strasznie trudne, mimo że próbowałam. Teraz wracając tutaj do kwestii pytań, pytanie piąte, perfumy, które kojarzą Ci się z wiatrem. O matko, no nie wiem, które mi się kojarzyły z wiatrem, ale tak myślałam, że przyniosę tutaj Bossa, te białe perfumy, które to jest, słuchajcie, po prostu blank, tak myślę. Piękny zapach, taki właśnie też kojarzący mi się z jesienią, gdzieś tam takie kwiatowe nuty, troszeczkę gęściejsze, ale jest też taki niuans wieczny, taki właśnie gdzieś tam trochę akwatyczny, a trochę taki właśnie wieczny, gdzie ten wiatr owiewa Was, oczywiście Wasz szal i dodaje Wam takiej
aury wibrującej, ale też takiej niespokojnej, ale takiej otulającej. Ja bym chyba ten zapach wybrała, tak sobie właśnie przyniosłam tutaj i mam go koło siebie. Myślę, że tak bym ten zapach typowo by należał do tej aury. Pytanie szóste. Najlepsze perfumy do sweterka. Najlepsze perfumy do sweterka. No ja bym jednak wybrała Red Temptation Eau de Parfum. Piękny zapach. Zary, słuchajcie, wczoraj wąchałam tę nową kolekcję Zara Temptation Winter. Moim zdaniem nie bardzo różni się. Ten jest Bożym bardziej taki ziemski, może gdzieś tam trochę egzotyczniejszy i bardziej taki drzewny, taki ziemisty. Natomiast Winter jest przesłodzony, ale nadal to jest takie odzwierciedlenie Baccarat 540. Ale ten, jak znalazł, mi się kojarzy w ogóle ten zapach ze sweterkami, bo słuchajcie, bardzo dużo ludzi używa ten zapach w Londynie i ciągle pachnę, ciągle gdzieś odczuwam ten zapach i ludzie pachną właśnie, i swetry ich pachną, i szale ich pachną, więc tam mi się kojarzy właśnie z takim najlepszy perfumy do sweterka, i one są takie właśnie kokieteryjne, drzewne, no i takie sweterkowe, bym powiedziała. Siódme pytanie. Perfumy na jesienną handlę poprawiające humor. Bez dwóch zdań, zapach, który ja mam od wielu, wielu lat w starej butelce. On już jest pewnie gdzieś tam przeterminowany. Moje piękne meteoryty Guerlain. Piękny, pudrowy, irysowy zapach. To jest oda do irysa. To jest najpiękniejszy zapach, jaki chyba był, jeśli chodzi o taką aurę irysową. Ja wiem, że jest nowy odpowiednik, ale on już nie jest taki. Gdzieś tam jest taka nuta landrynkowa, której ja niekoniecznie lubię. To jest to, co mi się kojarzy, kiedy się zakochałam w filmie Guerlain, kiedy pracowałam właśnie z tą firmą Guerlain, kiedy były meteoryty właśnie i nadal są, pachniały, kiedy otwierało się to pudełeczko. Ja mam gdzieś jeszcze nawet film o wszystkich tych wersjach meteorytowych, bardzo dawno, dawno nagrany. Możecie właśnie zobaczyć mnie, jak inaczej wyglądałam. To jest zapach, który jak zawsze otworzy tą butelkę i słuchajcie, naprawdę on pachnie nadal, wydaje mi się, że jest przeterminowany, on nadal pachnie tak samo. To jest coś pięknego, to jest po prostu taki bukiet irysowy, przepiękny bukiet pudrowości, który daje Wam no, takie poczucie wykwintności, że jesteście specjalne, że nie macie się czym przejmować. No coś pięknego i jest na pewno ten zapach, albo wieczorowy, albo jesienny, tak jak czułam. Już bardzo się cieszę, że go mam i on nadal go przechowuje bardzo starannie. No i to jest taki moje prezioso. Ciekawe, czy któraś z Was też ma właśnie ten zapach jeszcze nadal. No i ja mam taki film Odpowiedniki meteorytów. Ja znalazłam jakieś takie zapachy i nadal doszukuję się w niektórych tej nuty, ale on jest jedyny, przeuroczy, przepiękny, jedyny, tak jak następny zapach, który zaraz Wam pokażę, który jest, dowiedziałam się, że jest discontinued niestety, ale cieszę się, że mam całą butelkę, może gdzieś jeszcze tam dostanę, no, ale wątpię. Pytanie ósme, jesienne perfumy Gourmand. I tutaj przychodzę, ja nie staram się nie używać perfum Gourmand, ale znowu przychodzę z tym samym zapachem, czyli Coco and Cashmere. Nic mi tu innego nie wpadło do głowy, bo ja nie przepadam za perfumami Gourmand, słuchajcie. Ja, jeżeli one są takie jadalne gdzieś tam, to tak nie bardzo to jest, że tak powiem, moje cup of tea, nie jest to coś, co do mnie przemawia, ale to takie właśnie gdzieś tam pieczone ciasteczka i mówię, ta herbatka, książka, to jest taki piękny zapach Gourmand. Pytanie dziewiąte, perfumy na Halloween. Boże, nie wiem. Przyniosłam sobie tutaj taki zapach, o którym zapomniałam i nazywa się Flora by Gucci. Wy pamiętacie? Słodkie, piękne, takie przewrotny zapach, dlatego może go przyniosłam tutaj jako perfumy na Halloween, ale ja nie mam takich perfum na Halloween, które, nie wiem, mają... Jaki jest sens tego pytania, że straszą, czy chodzi o to, że one są takie treat and trick, że trikują ludzi, że właśnie są takie jakby wabiące, nie wiem pod jakim tekstem, ale przyniosłam tu właśnie Flora by Gucci, jeden z piękniejszych zapachów, może bym zrobiła właśnie moje mój odcinek o perfumach Gucci, bo były różne firmy, a tej firmy nie było. Właśnie taki kojarzący mi się treat and trick,
taki przewrotny, z pazurem, wabiący, właśnie z taką aurą intrygującą, to chyba bym dała właśnie Flora by Gucci. I ostatnie pytanie, jakie nuty zapachowe konieczne muszą znaleźć się w perfumach na jesień? Oczywiście białe kwiaty, gdzieś tam ten amber, gdzieś tam ten, to właśnie piżmo, tą otoczkę, no ale taką kwintesencją też, ja dawno o nim nie mówiłam, on jest discontinuo, przepiękny zapach Gucci Premier, od którego powstała nazwa mojego kanału, coś pięknego, ta sztabka złota, łącznie z Guerlain Meteoritis, jest taką kwintesencją mojego zapachu na jesień. Wydaje mi się, że to są takie jesienne zapachy, po które ja właśnie zawsze uderzam i w kierunku których idę. A także to jest kwintesencja plus Rose de Grasse. Coś pięknego. Słuchajcie, jeżeli macie butik Erin albo gdzieś w Douglasie, w Sephorze są te zapachy, powąchajcie. To jest moja kwintesencja różowości. Zapach Diora Rose de Roses nie jest tym, co oddaje właśnie ten zapach Rose de Grasse z Erin. Słuchajcie, i na dzisiaj to by to wszystko było. Był taki ten, może ten odcinek trochę rozlazły, bo ja się rozmarzyłam i próbowałam dopasować tak idealnie te perfumy, jak ja to odczuwam. A wiecie, że jak macie za dużo perfum, to jest to bardzo, bardzo ciężkie. No ale przyniosłam takie, które no, naprawdę gdzieś mi się tam kojarzą z tymi odpowiedziami. Zresztą ten tak był świetny. Dawał taki moment do popisu, też do przyniesienia takich trochę innych, rzadszych perfum i pokazania w kolekcji. Także dziękuję, Anecznik. Jeśli macie swoje takie typy, taki typowy jesienny zapach, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, bo ja, wy macie więcej też czasem tych perfum, takie bardziej wyrafinowane i takie trochę egzotyczne, także słuchajcie, chętnie poczytam, które są waszymi takimi jesiennymi zapachami na bank, albo właśnie tak pomyślałam o kawie, bo ja uwielbiam kawę, takie kawowe właśnie zapachy. Zaczerpnę też inspiracje od was, także koniecznie napiszcie w komentarzu. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, do komentarzy, do szerowania. Nie bądźcie nieśmiały, jeśli oglądacie mnie, lubicie, to ciśnijcie ten magiczny guzik. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.